mniej więcej wiecie, o co może chodzić, ale szczegóły zaraz poznacie tutaj w pełnej krasie. A te szczegóły przedstawi pan prezydent Czesław Frenkiewicz, pan Adam Bartoszewicz, który będzie głównym organizatorem tego całego wydarzenia, oraz pan Kamil Kimek z naszego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który będzie pomagał przy organizacji. Państwo wiecie, że trwa realizacja lotniska lokalnego w Suwałkach na olbrzymim obszarze 100 hektarów ogrodzonego terenu, utwardzonego w części, bo będzie utwardzony pas startowy 1320 metrów. I nie wiem skąd, ale obecny tutaj pan Adam Bartoszewicz, ale organizując taką imprezę Motoshow Suwałki, która dotychczas była organizowana z powodzeniem w Ełku. No, spodobała nam się ta propozycja, brzmi możliwości, teren, tak jak mówiłem, dostępny, bez żadnych barier, ograniczeń. No i jak z panem Adamem spotkaliśmy się kilka miesięcy temu, powiedziałem, ok, wchodzimy. Trzeba było pewne rzeczy uzgodnić, po pierwsze z operatorem lotniska, czyli ze spółką Aeropartner, czy tu nie będzie jakichś komplikacji. Trzeba było również uzgodnić z firmą Prasco, która realizuje inwestycje, czyli nie będzie tam szkód, jakichś zniszczeń i tak dalej, w sensie chociażby, no, bo i płyta postojowa, i pas startowy będzie miała oznakowanie poziome. No i jest zgoda tych dwóch firm. Cieszę się bardzo, że tego typu impreza jak Auto Moto Show, 7 Auto Moto Show, będzie organizowane w moim mieście, w Suwałkach. Mamy duży potencjał, duże możliwości. Budujemy lotnisko w Suwałkach, teren olbrzymi, 100 hektarów terenu ogrodzonego, bez żadnych utrudnień, bez żadnych problemów można tego typu wydarzenia, duże wydarzenia organizować, bezpieczne wydarzenia, oczywiście wyścig na 1/4 mili, ale również i drift, jest płyta postojowa, lotniskowa, tam właśnie może się dużo dziać. No i dziękuję organizatorowi za to, że właśnie spojrzał na nasze miasto takim przychylnym okiem, że to jest dobre miejsce do zorganizowania tego typu dużego motoryzacyjnego wydarzenia.